Witam Was. Kupiłem ostatnio myjkę parową taką. Ma różne zastosowania, ale ja chcę głównie używać do dezynfekcji terrarium. Teraz mają nasze jaszczurki, miały, jak to się nazywa? Jaja tasiemców, czy coś? Nie tasiemców. Owsiki, o, owsików. I postanowiłem zdezynfekować. Mimo wszystko, że myte jest preparatami, to jeszcze chcę zdezynfekować to parą. Jaki koszt? Zapłaciłem 87 zł z wysyłką. Nie, wysyłkę miałem gratis. 79 zł teoretycznie, ale kupowałem na Allegro i tam jakieś punkty, jakieś monety są teraz. Nie wiem dokładnie, o co biega. I dwie dychy miałem taniej. Także w sumie tak. Co tu mamy? Mamy jakąś jedną lancę. Co tu mamy dalej? Zestawy końcówek. Końcówka taka, taka. Samo urządzenie. Rzekomo ma dużą moc ciśnieniową, bo tam miało chyba tam 5 barów. Coś takiego, nie pamiętam w tej chwili. Jest i szczotka, której no raczej nie będę używał. I instrukcja obsługi. O, też wyjmiemy. Reszta mnie nie interesuje. O. Jest lejek do nalewania, jest zaworek jakiś, jest szmatka, to do trudnych dostępnych miejsc, a mnie to interesuje chyba. Dobra, teraz wyjmiemy samo urządzenie, jedną ręką będzie ciężko. No, że w miarę ciężkie to jest. No i teraz o co chodzi, aha, to się wkręca chyba tu. Tak jest na rysunku. I tu się chyba jakoś reguluje może ciśnienie. Nie wiem. Zaraz. Instrukcja nie jest taka obszerna, także będzie można. O, nawet po polsku jest. O, jest 3. Co to jest 3? Zamknięcie zabezpieczające. Dobra. Dobra, czyli mamy jedno. Aha, i to się zakłada na to. Tu. Albo węża. I wężem się robi. Ja akurat mogę tą końcówką robić. A samą nie można końcówką robić? 12. Co to jest za 12? Dysza nasadowa. A dwójka? Dysza podłączeniowa. Aha. No dobra, no. Co? Tu się naciska i już działa. A wlewa się wodę. Gdzie? Chyba ten od góry może. Tutaj właśnie jednak. Tu się wlewa wodę. Pierwszy raz takie urządzenie w ogóle korzystam. Chyba tu się wlewa wodę. Ale zaraz doczytam instrukcję i zobaczymy. I przejdę do dezynfekcji. Znaczy będę, wyjmę zaraz zwierzątka i trochę im wyczyszczę terrarium. Odparujemy im. Wysoka temperatura powinno to troszeczkę im pomóc. Nalałem wodę. Włączyłem. Już zgasło. Także teraz powinno już działać. Szyby wyjąłem. Zwierzątka sobie bezpieczne są tam. Chodzą, patrzą, co się dzieje na zewnątrz. A ja tutaj troszeczkę im zdezynfekuję. Spasowałoby odnowić, nałóż im to, bo trochę popękało. Dobra, jakoś to trzeba, jedną ręką ciężka sprawa będzie. Mogłem tą krótszą założyć. Dobra, gdzieś tu postawić kamerkę, żebyście widzieli. Dobra, coś domyślę zaraz.
aby ten pyłek ten odkurzacza sprzątnąć. Dobra, to odkurzymy. Tak to wygląda. Tu miseczkę mają rybaczki akurat. Świeżą, także mogą sobie jeść. Dezynfekowane. Niech trochę odparuję teraz to i załadam się bez powrotem. A one proszę bardzo, jak sobie ładnie siedzą. Zobaczcie, jak patrzą, co tu się dzieje. Chciałaby wyjść pewnie na wolność. Chciałaby tam pobiegać sobie. Ale jeszcze troszkę. O, jakie ładne, zobaczcie. Prościutkie ogonki. Dwie samice, w razie pytań. Uśmiechnijcie się ładnie. No. Jak pozują do kamery? Dobra, także ja zrobiłem dezynfekcję. Sprzęt, no para idzie jakaś. Czy to zda egzamin? No nie wiem. No. Nie mam sprzętu laboratoryjnych, żeby zbadać, czy są jakieś pasożyty na ściankach, czy nie. W każdym razie, dla pewności, ja zawsze dezynfekuję i spirytusem psikam. Zwykły spirytus to też zawsze zabija coś. I teraz para na gorąca. Temperatura jednak swoje zrobi. Dobra, kończymy na dzisiaj sprzątanie. Niech odparuje to trochę i wkładamy z powrotem je do terrarium.